Skarb Państwa wymanewrował was wszystkich. Czy panowie, Krajowej Komisji Sądowej, nie obawiacie się, że Solidarność traci ciągle twarz i przestaje być tym, tą siłą, która była numer jeden w obronie robotników? Ogarnęło mnie przerażenie, że mogę podzielić los tej załogi. Uświadomiłem sobie, że wszyscy potulnie czekają na śmierć, nie podejmując nawet próby walki o życie. Myślałem, jak uciec i ściągnąć pomoc, gdyż tylko to gwarantowało ratunek. Przebudziłem się w szoku, z pewnym niedowierzaniem i przestrachem myślałem, czy w dzisiejszych czasach dobry statek na światowym poziomie można zatopić wraz z całą załogą. Czy taki sabotaż gospodarczy i mord w dobie telewizji publicznej i wolnych mediów może się zdarzyć i pozostawać bezkarny? Działo się to w marcu 1997 roku. Z wiosną przyszły masowe zwolnienia grupowe w Stoczni Gdańskiej związane z procesem upadłości. To, co zobaczyłem we śnie, wydawało się mało realne, aby trzech mężczyzn wynajętych za obce pieniądze mogło dokonać takiego przestępstwa. Postanowiłem odszukać osoby, które będą miały odwagę sprzeciwić się napastnikom i pomóc im w nagłośnieniu sprawy. Bolesławie, dlaczego nas opuściłeś? Nadal potrzebują cię stoczniowcy, potrzebują cię przyjaciele. Potrzebuje cię przede wszystkim rodzina, żona, dzieci i wnuczka. Czy tam w górze, u pana, jesteś bardziej potrzebny? Czy tam stocznie są również zagrożone? A może pan potrzebował kapitana wielkiej, największej żeglugi, by przez wszystkie wieki poprowadzić nawę przez liczne rafy ludzkiej podłości i by ci było łatwiej, kazał ci zabrać ze sobą oficerów pokładowych, Mariana i Andrzeja. Nie zapomnimy cię, Bolku. Wiemy, że ty nie stoczniesz. Ci trzej panowie, którzy byli najbardziej oddani, mieli dojechać do Warszawy, do ministra skarbu. W tym niefortunnym dniu 15 września, jadąc do Warszawy, ci trzej koledzy zginęli. Jak naprawdę to było, to już może tylko Bóg osądzić, ale moim prywatnym zdaniem jest, że oni zostali zamordowani. W tej sytuacji w niedzielę zdecydowałem się iść do kościoła świętej Brygidy. Na milenium Gdańsk zadano temu miastu i temu przemysłowi cios, który ma służyć załamaniu niezależności politycznej i ekonomicznej, bo to właśnie najbardziej zagraża rządzącym, gdy rozwijają się z prawdą, gdy kradną i oszukują. Nie lękajcie się! Prawda was wychowuje. I to jest najważniejsze. Nie lękajcie się! Prawda was wychowuje. Przykra
prawdzie znaleźć. Wtedy po raz pierwszy spotkałem tego człowieka. Był on jednym z moich kandydatów na osobę, która będzie miała odwagę przeciwstawić się napastnikom. Kochani, bez modlitwy nic nie zrobimy. Na nasz ludzki rozum sprawa jest przegrana. Zobaczcie, na naszej mszy świętej nie ma wielu przywódców. Ale my mamy naszą hetmankę. I tylko pod znakiem krzyża zmienimy. Ja w to święcie wierzę. Gdy widzimy tych zdesperowanych ludzi, to nie sposób im nie pomóc. Jakżeż my nie możemy im pomóc, jak rozwiązują im zakład pracy. Nigdy nie byłem politykiem, ani nie jestem, ani nim nie chcę być. I zapamiętajcie sobie, mnie nie zobaczycie na żadnej liście. Kto chce nam pomagać, niech pomoże z serca i z patriotyzmu. Bo ja wierzę w to, że są ludzie, którzy mają w sercu Bóg, honor i ojczyzna. Bo stocznia w tej chwili jest na mieliźni i trzeba podać jej honor. I jestem przekonany, że polski naród, nie pod doradcami z mniejszości, sami załatwimy tą sprawę i stocznię z mieliźny zdejmiemy. Bóg zapłaci. Wypowiedź ta wywarła na mnie silne wrażenie. Nie dowierzałem, wręcz przekonany byłem, że nie stać go będzie na realizację życia ściśle według tych słów. Pomyślałem sobie, a ja cię sprawdzę i będę cię nagrywał. Dlatego też jako pracownik telewizji publicznej, umocowany ustawą o misji telewizji publicznej, zrobiłem wszystko, aby nagrywać go i emitować na antenie telewizji polskiej. Od tygodnia nie daje służby, bo on się cały czas wymiguje, że prezydent nie ma czasu. No słuchaj, przez tydzień czasu, żeby prezydent nie miał czasu, bo jest na sesji, bo jest tu, bo jest na wyjeździe, bo dzisiaj znowu powiedziałem mu, masz kontakt pan z prezydentem telefoniczny, to niech daje służby, które to pismo przygotują. Przecież prezydent nie przygotowuje pisma. Prezydent każe, proszę dać pismo i pismo jest gotowe. I weź to wymóc. No. Na stocznię musimy popatrzeć globalnie, nie tylko z punktu widzenia przemysłu okrętowego. Na stocznię trzeba patrzeć z punktu widzenia całej gospodarki narodowej. I w tej sprawie jako doradca w gabinecie politycznym ministra Steinhoffa zwróciłem na to uwagę pismem 26 października, że Stocznia Gdańska jest organem, który w przemyśle okrętowym może zajmować jedno z najlepszych miejsc. A to dlaczego? Bo ma co najmniej zredukowane zadłużenie, zredukowane zatrudnienie. Załoga stoczni nauczyła się pracować w sytuacji wolnego rynku. Stocznia posiada bardzo duże zbędne tereny, tereny w centrum Gdańska i o te tereny właśnie chodzi. I tu jest pies pogrzebany. W tej sytuacji, mając do dyspozycji stocznię, załogę, która umie produkować, mając do dyspozycji przedsiębiorstwa żeglugowe, które umieją statki eksploatować i mając do dyspozycji marynarzy, którzy w większości wyszkoleni w polskich uczelniach pracują na obcych statkach, więc nie wolno Polsce zrezygnować z tych najlepszych skarbów, jakie mamy. To się nam odbije bardzo negatywnie i nasze pokolenie będzie za to obciążone. Dlatego musimy patrzeć na sytuację strategicznie i nie wolno nam tego lekceważyć. My mamy czyste ręce i sumienia. Pani kierowniczko, jest prezes czy nie ma? Kierowniczki nie ma i nie ma przewodniczącego. A zastępca? A zastępca? Zastępca Janusz Janek, komisarz po prawej stronie. Ale gdzie są? Ale ktoś musi być, bo chyba pracują, nie? No więc ale... Zastępca pan Janusz Janek, ale złożymy na ręce przewodniczącego. Ale na ręce przewodniczącego kieszonteczkę jest. No idziemy. Idziemy do siatka. Tak jest. Idziemy do pana siatka. Chodźcie.
Bardzo dobrze. Zgodzę się, proszę, nie wtrącę się. Nie przeszkadzaj panu. Panie Januszu, jak pan wie, prokurator wniósł zarzut przeciwko syndykowi i notariuszowi, że sprzedali stocznię zgodnie z prawem. Jak pan wie, pan Marian Szartowski powiedział, że nie będzie kłamał. Złożyliśmy pismo do pana Mariana Szartowskiego, żeby się włączył w obronie stocznia. W związku z tym, że go nie ma, prosimy pana, jako jego zastępcę, że nie popuścimy i stocznię będziemy bronić zgodnie z prawem, bo dokonano oszustwa. Ukradziono stocznię, a jak pan wie, terenami już zarządzają Amerykanie, tak? Cośmy przywieźli od pana Janusza Szlanty z Radomia, bo tam ukrywa swoje niecne rzeczy. Przynieśliśmy akt notarialny. I nie możecie milczeć. I żądamy w ciągu tygodnia odpowiedź od pana Mariana Krzakowskiego w sprawie słusznej, bo chcemy wspólnie solidarność, bo nie chcemy przekreślać solidarności, bo my jesteśmy z Solidarności. Założyciel, wszyscy żeśmy siedzieli i dlatego się do niego prezydent. Zgodnie z prawem, niech prawo będzie prawo. Kto to sprzedał? I proszę pana, musimy cały naród łączyć. Nie ma dzielenia narodu. Nie ma dzielenia narodu. Rząd zupełnie nie reagował na pisma parlamentarzystów. I 10 grudnia 74 senatorów i posłów wsparło układ stoczni z wierzycielami i prosiło o nadaniu działaniom rządu trybu natychmiastowego. To jest, proszę państwa, grudzień 97. I co się dzieje? Rząd milczy. 22.06.98 198 parlamentarzystów zwróciło się do rządu w sprawie układu stoczni z wierzycielami i naprawienie stoczniowców szkód wyrządzonych przez polityków. Rząd nie reaguje nadal. 23 lipca 41 senatorów i posłów uważających decyzję sprzedaży stoczni za godzącą w polski interes narodowy. Rząd milczy. 31.07. oświadczenie podpisano przez 25 posłów, tylko członków Solidarności. Grozili wystąpienie z AWS-u. I to spowodowało, że otrzymałem słowo honoru od premiera. I to nie daję panu słowo honoru, tylko słowo honoru premiera Rzeczypospolitej. W obecności ministra Komorowskiego, że wszyscy wierzyciele uprzywilejowani zgodzą się na układ. Słowa honoru premier nie dotrzymał. Pytając premiera dlaczego, powiedział: nie mogę, panie kapitanie, ze względu na to, że przeszkadza mi z tym minister, premier pan Balcerowicz. Więc się zapytałem, czy w rządzie jest premierem pan Buzek, czy pan Balcerowicz. To jest wielkie nieporozumienie, że rząd chowa się za sąd, to jest młodego sędziego, natomiast komisja międzyresortowa, składająca się z kilkudziesięciu osób, które brają udział, nie rozpatruje dalej tych spraw ekonomicznie, społecznie. I minister podjął decyzję, nie rozpatrując spraw merytoryczno-finansowych. I to jest tragedia. Taki wywiad był w telewizji gdańskiej, że Solidarność wielki sukces odniosła. Sukces, bo sprzedaliśmy stocznię, nie? Tak powiedział. To mnie, we mnie tak chodziło, jak ja patrzyłem na telewizję, nie? Że to wielki sukces. To był pan marszałek, to był, proszę pana, pan Rybicki i jeszcze tam ktoś inny był, nie? Prezydent tego Gdańska, nie? No jak można tak w ten sposób? Że nic nie mówię, że panowie... Ale to co przychodzą panowie tu ze złodziejami rozmawiasz? Nie. Wypowiada inwektywy. Jakie inwektywy? Przez ostatnie 10 lat obrażacie naród. Jeszcze nikogo nie obraziłem. Przez ostatnie lat pan nas obraża. Pana przewodniczący, pierwszy, drugi pan. Panowie macie nas za idioty. Panowie. Słyszycie państwo, co ten pan mówi? Oczywiście, że macie nas, naród, za idiotów.
oszukujecie, kłamiecie i zdradzacie od 10 lat. Pan powiedział przed chwilą, że myśmy przyszli tutaj rozmawiać ze złodziejami. Ja nie wiem, kim pan jest. Czy pan jest złodziejem, czy nie. Natomiast mogę panu powiedzieć jedno, że pan złodziejstwo akceptuje i pana związek też. Od 10 lat. Proszę pana, żeby nie było tego, myśmy dali na piśmie do Prosaka, że nas zdradził. Proszę pana, my na zdradę nie pójdziemy. Przeczytam, bo nie wszyscy wiedzą. Tę Solidarności zdradził pan Stocznię Gdańską, znany na całym świecie. Rozbił pan kolebkę Solidarności. To jest racja stanu Europy. My chcemy do Europy, ale do Europy z naszymi zakładami produkcyjnymi. A jeżeli chodzi o sprawy stoczni, to Europa właśnie podyktowała warunki, że możemy przystąpić, że zlikwidujemy produkcję stoczniową. Natomiast to jest zarząd właściciela trzech osób, którzy kupili stocznię za darmo. Dostali stocznię za żadne pieniądze, a naród złożył kilka milionów dolarów. Dało to 160 milionów dolarów kredytu i przedłożyliśmy to do sądu. Ale niestety sąd jest pod wpływem polityków. Stocznia jest wasza. Umowa sprzedaży waszej stoczni jest nieważna. I sędzia Kardaś to nie jest sędzia. To jest pan Kardaś i mogą mnie zamknąć. Pan Kardaś nie przyjął tego w ogóle, nie wziął tego pod uwagę. Mało, pan Kardaś, nie sędzia, podjął decyzję zgody na sprzedaż stoczni, nie czytając tajnego protokołu, który był zalakowany do dzisiejszego dnia. Jak mógł pan Kardaś, bo to nie sędzia, dać zgodę, nie czytając dokumentu. Rozumiem, że państwo też kontaktujecie się z najbardziej zainteresowanymi. To jest załoga stoczni. Nie, to są, proszę pana, nie. Oni zostali oszukani, są, proszę pana, są przekupieni, mają autokar, wozi się ich po Ziemi Świętej. Przywództwo Solidarności zarabia powyżej 10 tysięcy złotych. Stolarz Oleszek ma 15 tysięcy złotych. To jest skandal. To jest oszustwo naszej Solidarności. To, cośmy walczyli, myśmy o tą Solidarność budowali. Oni nas zdradzili. Panie przewodniczący, powiedział pan, że się pan dziwi, że ja tak ostro się wypowiadam, a jestem człowiekiem wierzącym. Jestem wierzącym. I to, co mówię, to piszę. Ja na piśmie napisałem, że stoczniowcy zostali oszukani. Pieniądze cegiełek, jak również zebrane na koncie Radio Maria, dały, proszę pana, 640 milionów złotych. I proszę pana, na wniosek pana Płażyńskiego, ja to mówię, wpłynął na sąd, że proszę pana, sąd tego nie przyjął, bo jakżeż nie można przyjąć było społecznych pieniędzy 640 milionów złotych, a oddać stocznie trzem cwaniakom za 4 tysiące. Premier Buzek dał słowo honoru, że wszyscy wierzyciele uprzejmie dadzą zgodę na układ, ale mówi, ale jak prawo? A w tym czasie wysłał pana Płażyńskiego i pan Płażyński rozmawiał w sądzie i przyspieszyli i nie wzięli naszych pieniędzy pod uwagę. A całą prawdę, jaka była o stoczni, ja znam wszystkie kulisy. Natomiast swoich kopać, proszę pana, nie chcę, bo ja jestem Solidarności. Ja za tą Solidarność siedziałem, byłem pobici. Wszyscy trzej, żeśmy tu podpisali. Myśmy byli więzieni, pobici. Niestety z premierem Tuskiem nie mogłem się porozumieć. Oszukał mnie kilkakrotnie. A za to, że napisałem na pismo i przedstawiłem to do Najwyższej Izby Kontroli i do Komisji Skarbu Państwa, zostałem zwolniony z pracy. Po jednej z konferencji prasowych zapytałem kapitana żeglugi wielkiej Bolesława Chutyrę, dlaczego nie ujawni mediom wszystkiego, co wie na temat stoczni. W odpowiedzi usłyszałem, że gdyby ujawnił od razu wszystko, co wie na temat stoczni, to by go zabili. Na konferencji prasowej w dniu 14 września 2000 roku kapitan żeglugi wielkiej Bolesław Chutyra przedstawił nazwiska osób Janusza Lewandowskiego, Leszka Balcerowicza, Macieja Płażyńskiego i Mariana Krzokleckiego. Następnego dnia kapitan żeglugi wielkiej Bolesław Chutyra już nie żył. Oh,
że mi chodzi o miejsce bardzo dobrze. Panie przewodniczący, mamy pytanie do pana przewodniczącego i do pani notariusz. Czy ten wniosek ministra skarbu jest zgodny z prawem? Ale przepraszam jedno. Pani mówiła o działce stoczni. A Kołobrzeska jest działką stoczni? Niech pani wytłumaczy. Działko stoczni Kołobrzeska jest? I będziemy chodzić od jednego drugiego. Moje stanowisko jest inne. Ja uważam, że jeżeli chodzi o względy formalne związane z miejscem, zostały zachowane. Jeszcze jeden głos. Ale niech pani wytłumaczy, czy Kołobrzeska jest działką stoczni. Stawiam wniosek, zwracam się do przedstawiciela Skarbu Państwa z wnioskiem formalnym o odwołanie swojego wniosku. Dziękuję. I proszę bardzo, my wszyscy jako akcjonariusze i stoczniowcy, nie wiem, czy pani przedstawiciel słucha w tej chwili, w ogóle nie słucha, co my mówimy, i tak nas traktują wszyscy. Dziękuję. I oświadczam jako akcjonariusz, nie pozwolimy jej zniszczyć i nie pozwolimy, żeby Skarb Państwa, my jako 40% właściciele, współwłaściciele tego zakładu, żeby Skarb Państwa nami manipulował. 40 lat przepracowałam w stoczni. Dzisiaj Skarb Państwa odwołuje, propozycję daje odwołania. Przepraszam, czy Skarb Państwa nie wiedział, że dzisiaj będzie to zgromadzenie? Czy Urząd Miejski nie wiedział, że akcjonariusze to są ludzie, którzy tą stocznię odbudowali, wyposażyli, a dzisiaj nas wyrzucono jak wyciśniętą cytrynę? Dlaczego Urząd Miejski nie honoruje nas i nie traktuje nas jak ludzi? Dlaczego sala BHP nie jest udostępniona dla ludzi z Tyrany, którzy stracili swoje zdrowie tu? I dzisiaj nam się... Dzisiaj Skarb Państwa odsyła nas za dwa tygodnie do sali jakiejś tam. Co jest w sali BHP dzisiaj, pytam? Dlaczego nie mamy prawa wejścia tam? Myśmy ją budowali. Nie ci panowie, którzy dzisiaj reprezentują Skarb Państwa, ale Skarb Państwa to jest naród, to jesteśmy my i dosyćmy wyrażenie nas. Skarb Państwa wymanewrował was wszystkich, sprzedając stocznię. W tej chwili są to manewry. My nie mamy sumienia, ażeby biednych, starych, starszych ludzi, słabych, ciągać dziesięciokrotnie po różnych innych miejscach. Z tym, że proszę sobie zdawać sprawę, że jeżeli wniosek zostanie poddany pod głosowanie, to zostaniemy zgwałceni przez ministra skarbu, przez przedstawicieli ministra skarbu. Takiego gwałtu na nas dokona głosowaniem 60 akcji. Pozwolicie, dwa zdania tylko przeczytam z wyroku Sądu Wojewódzkiego, który decyzją Sądu Wojewódzkiego, wyrok Sądu Rejonowego jako niższej instancji powinien być anulowany, a tego się nie robi. I nie, przepraszam, i przepraszam, ja nie przeszkadzałem. Nic nie odbiera. Przyczyny tragicznej śmierci z 15 września 2000 roku kapitana żeglugi wielkiej Bolesława Chutyry i jego najbliższych współpracowników Mariana Moćki i Andrzeja Bogajewskiego owiane są tajemnicą. Budzą poważne wątpliwości podstawowe uchybienia w sposobie prowadzenia śledztwa przez prokuraturę. Operator ładowarki, który był w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, został zbadany dopiero 24 godziny po zdarzeniu. Wyjechał on również na drogę samowolnie, bez pozwolenia swojego kierownika. Panie kapitanie, jak to było z tym wypadkiem? Ci ludzie, którzy nas wycięli, jak wycina się drzewo w lesie, myśleli, że jak nas wytną, to sprawa ratowania Stoczni Gdańskiej upadnie. Byli jednak w wielkim błędzie. Panowie, czy rząd i prokuratura pozwoli na to, aby nas również zabito?
Po dotarciu do dokumentów zgromadzonych potwierdza się wersja kapitana Bolesława Chutyry, że urzędnicy państwowi dopuścili się szeregu przestępstw względem Stoczni Gdańskiej. Pieniądze amerykańskie spowodowały, że Maciej Płażyński, wojewoda gdański, namaszczony od września 1993 roku przez ministra przekształceń własnościowych Janusza Lewandowskiego, ministra finansów Leszka Balcerowicza oraz doradcę prezydenta Lecha Wałęsy Andrzeja Olechowskiego, aby realizował ich plan upadłości i sprzedaży Stoczni Gdańskiej, oderwaniu od realiów gospodarczych, czyli pozbawienia stoczniowców ich współwłasności Stoczni Gdańskiej oraz był ich mężem zaufania pilnującym interesów mocodawców przed zmieniającymi się kolejnymi administracjami rządowymi. Telewizja publiczna nie realizuje swojej misji określonej w ustawie o radiofonii i telewizji publicznej dotyczącej programu. Po to, aby informacje rzetelne i prawdziwe o Stoczni Gdańskiej nie dotarły do społeczeństwa. Gdy serca bić już przestają, zmęczone oczy zawodzą, kapitanowie nie umierają, na wieczną wachtę odchodzą.